Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj pojawia się temat modlitwy i to modlitwy prośby. I myślę, że to jest bardzo trudny temat, dlatego że on pokazuje, jak bardzo w nas może się ścierać takie myślenie człowieka religijnego w ogóle, człowieka po prostu wierzącego w jakieś bóstwo i chrześcijaninem. To nie jest to same. To, że wierzymy w jakąś siłę nadprzyrodzoną, to, że jesteśmy religijni, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy chrześcijanami. Dlatego, że człowiek religijny wierzy właśnie w jakieś bóstwo, w jakiegoś Boga, wierzy w jakieś siły, a chrześcijanin to jest ktoś, kto ma relację z Bogiem, ma relację z Ojcem. I zobaczcie, ten obraz, który dostajemy w Ewangelii, kiedy Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, to nie dlatego, że oni nie potrafią się modlić. To są pobożni Żydzi, oni wiedzą, jak się modlić. Mają to wyuczone, mają to we krwi, oddają chwałę Bogu. Ale tutaj jest nowa jakość. Nie od parady Jezus zaczyna swoją modlitwę od słowa Abba, tatusiu. To nie jest słowo Wielki Boże, ale to jest właśnie słowo, które pokazuje na niesamowitą więź, na bliskość, na to, że stając przed Ojcem, nie mam się Go bać. Zobaczcie, trochę tak jest. Mówimy oczywiście o rodzinie normalnej, zwykłej, takiej zdrowej po prostu, może tak, to jest lepsze słowo. Nie o jakiejś patologicznej rodzinie, gdzie relacje są bardzo mocno zaburzone. W takiej zdrowej rodzinie dziecko, kiedy prosi rodziców, to nie dlatego, że ich prosi, że jak nie poprosi, to nie dostanie jeść, opieki, miłości itd. To jest bardzo ważne, że dziecko dostaje pomimo tego, czy prosi, czy nie prosi. Dlatego, że właśnie między nim, między synem, córką, a mamą, tatą, między rodzicami, a nim jest więź, jest miłość. I rodzice dają dziecku to wszystko, co dziecko potrzebuje. Oczywiście dziecko wyraża swoje potrzeby, oczywiście dziecko mówi, czego oczekuje, co jest jego pragnieniem, ale ono dostaje wszystko, co jest mu potrzebne do życia, do miłości, do rozwoju. I myślę, że nie możemy tego zapomnieć w modlitwie chrześcijanina, że my nie wierzymy w jakieś bóstwo, które trzeba przebłagać, trzeba przekonać do swoich racji, ale wierzymy w Boga, który jest naszym Bogiem. Boga, który jest naszym Bogiem. Boga, który jest naszym Ojcem. Bardzo mi się od wczoraj, jak sobie myślę o tej Ewangelii, nasuwa obraz Janusza Korczaka, to znaczy człowieka, który był ojcem dla swoich dzieci, chociaż nie był fizycznie ich ojcem, które pokładały w nim nadzieję, pokładały w nim ufność i on z nimi był do końca. Nie zmienił ich rzeczywistości, nie zmienił tego, że poszły razem z nim na śmierć, ale dawał im do końca nadzieję. I myślę, że oczywiście to jest tylko obrazek, bo Bóg jest kimś więcej, ale myślę, że właśnie trzeba szukać takich obrazów, w których widzimy relacje dziecko-ojciec, gdzie ojciec jest tym, który wie, czego dziecku potrzeba i to, co ojciec daje, to jest nadzieja. To jest takie poczucie, że nie jestem sam, że moje życie, chociaż czasami jest pokręcone, trudne, pełne wyboistości, to nie jest życiem jakiegoś samotnego wilka, ale ostatecznie jest przy mnie Abba, jest ojciec. My oczywiście wzięliśmy ten tekst z Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi Ojcze nasz, któryś jest w niebie i tak dalej. Zrobiliśmy z niego formułę, taką do wyuczenia na blachę i powtarzamy ją jak, przepraszam za to słowo, trochę jak zaklęcie. A chodzi o to, że ja to tak czuję, oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że Pan Jezus wtedy, w tym momencie zapytany o modlitwę, opowiedział o tym, co w nim było. I tak naprawdę my to potem porozkładaliśmy bardzo teologicznie na 7 próśb, szukamy w tym wszystkim jakichś znaczeń i tak dalej. Okej, to jest ważne, to jest dobre, ale zobaczcie, że tak naprawdę w tej modlitwie chodzi o prostą rzecz, że Jezus pokazuje swoim uczniom, że mają się modlić do Taty, właśnie opowiadając Mu o swoim życiu.
Ale to nie jest tak, że jak nie poproszę Boga o chleb powszedni, to nie będę miał co jeść. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie proszą o to Boga i jedzą, i całkiem dobrze jedzą. Chodzi o to, że jeśli ja jako chrześcijanin, jako wierzący mówię te 7 próśb i w ogóle jak mówię do Ojca, to nie po to, żeby mu uświadamiać, czego ja potrzebuję, bo on doskonale wie, zanim go poproszę, jak mówi zresztą Jezus w innym miejscu Ewangelii, ale żebym ja sobie uświadomił, że moje życie, że moja egzystencja, że wszystko, co we mnie jest, i to fizyczne, i to duchowe, i to psychiczne, jest zależne od Ojca, ale jest zależne dlatego, że ja chcę, żeby było zależne, bo to jest mój tatuś. I myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na swoją modlitwę, na ile rzeczywiście wchodzę w relację z tatusiem, z Abbą, z Ojcem, a na ile ciągle modlę się do jakiegoś bóstwa, które swoimi jakimiś zabiegami pobożnościowymi próbuje przebłagać do swoich racji, przekonać je do tego, żeby w końcu dało mi to, co chcę. To jest oczywiście coś, co będzie się w nas całe życie kotłowało i całe życie będziemy mieli takie momenty, w których łatwiej nam będzie wierzyć w Abba, posiedzieć z Nim w ciszy, w kontemplacji, a przychodzić będą też takie momenty, w których będziemy prosić Boga właśnie, bo tak po prostu jesteśmy skonstruowani, że są takie momenty, szczególnie w sytuacjach granicznych, kiedy naturalnie człowiek prosi Boga i nagle ludzie niewierzący też zaczynają modlić się do Pana Boga, prosząc Go o różne rzeczy. Ale chodzi o to, żebyśmy na ile to jest możliwe, wiedzieli i czuli i chcieli tak przeżywać swoją relację do Niego, że to jest relacja miłości, a nie relacja, w której jako człowiek próbuje cokolwiek ugrać z Panem Bogiem. Dobrej niedzieli, do widzenia, trzymajcie się.